Cześć, jestem Klaudia, to kanał no i Już. Witam Was w szybkich odpowiedziach. Popatrz na rysunek obok. Prosta AC jest styczna do okręgu ośrodku B w punkcie D. Oblicz obwód trójkąta ABC. Dobra, no to przede wszystkim wprowadzamy sobie tutaj kąt prosty z jednej, jak i z drugiej strony. Tutaj brakuje nam tego promienia. I to od niego zaczynamy. Zatem mamy tak. 5 do kwadratu to jest pierwsza przyprostokątna. r do kwadratu do druga przyprostokątna, daje nam to 13 do kwadratu. 25 r kwadrat 169 r kwadrat 169, odjąć 25 r kwadrat. 144 pierwiastkujemy, nasz promień wynosi 12. Mając promień, jesteśmy w stanie policzyć odcinek BC, który leży naprzeciw prostokątnej C. No to znów twierdzenie Pitagorasa. Tylko, że tu mamy 12 do potęgi drugiej, dodać. 9 do potęgi drugiej to C kwadrat. I mamy 144 dodać, 81 to C kwadrat. Sumujemy 225 C kwadrat. Pierwiastkujemy, a pierwiastek z 225 to 15. Zatem obwód trójkąta. A b c to 13 dodać to 5 to 9 i 15 promienia nie dodajemy bo jest wewnątrz oczywiście sumujemy i otrzymujemy 42 Dziękuję wam serdecznie za uwagę i no i już